Moi drodzy, nie wiem, czy słyszeliśmy o tym, że ostatnio na świecie pojawił się nowy zawód. Trudne słowo. Influencer. Może młodsi słyszeli, starsi pewnie nie. Tłumacząc z języka angielskiego, to jest ktoś, kto wywiera wpływ na kogoś, kto oddziałuje na innych. Takimi influencerami są na przykład aktorzy, albo jakieś gwiazdy sportu, gwiazdy telewizji, artyści, twórcy, ludzie znani z portali internetowych. I czym się zajmuje taki influencer? On jest najczęściej wynajmowany przez różne firmy reklamowe po to, żeby w swoich zdjęciach, w swoich filmach, w swoich dziełach promować różne produkty. No bo jest znany, ma mocne oddziaływanie na innych, dlatego wykorzystuje się go do tego, żeby coś reklamować. I zarabiają oni tysiące złotych właśnie na różnych reklamowych kampaniach, bo wszyscy dobrze wiedzą, jak wielki mają wpływ na przykład na młodzież. Ale przecież my też nieco starsi często się kierujemy różnymi opiniami. Jak mamy coś kupić do domu, to pytamy się na przykład naszych znajomych, czy może mają jakiś taki sprzęt, może nam coś polecą. Możemy jakieś recenzje oglądać w internecie. W wielu wyborach się kierujemy opinią innych. Dzisiaj niedziela dobrego pasterza. Czy kierujemy się opinią Jezusa dobrego pasterza? Też przy naszych wyborach. Najważniejszy wybór oczywiście, przed którym każdy z nas stoi, to jest wybór wiary. I oczywiście dokonali go za nas rodzice, kiedy byliśmy mali, ale później był taki czas, kiedy sami wybraliśmy Chrystusa i zdecydowaliśmy, że będziemy za Nim szli. I jako dorośli też wybrali Chrystusa i Jego naukę, Jego wiarę ludzie, o których słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu. Piotr razem z 11 staje i głosi Ewangelię o zmartwychwstaniu Jezusa. Słuchacze są zdumieni, zaskoczeni, no więc pytają, co mamy czynić? A odpowiedź Piotra jest bardzo jasna, konkretna i wymagająca. Ratujcie się z tego pokolenia. Nawróćcie się, uwierzcie, przyjmijcie chrzest. Możemy się postawić w sytuacji tych ludzi, kiedy ktoś by do nas przyszedł, głosił jakąś nową naukę i powiedział, nawróć się. Na pewno jesteśmy ludźmi statecznymi, więc musielibyśmy to przemyśleć dobrze. Czy warto się nawracać? Czy warto zmieniać swoje życie, bo ktoś nam coś zaproponował? Może byśmy tak powiedzieli, no dobrze, zastanowię się, przyjdę za tydzień, to ustalimy te warunki mojego nawrócenia. Ale czy tak się dzieje? Dzieje się zupełnie inaczej. 3000 ludzi słuchających Piotra nagle postanawia się nawrócić. Duch Święty dał im takie poruszenie, żeby zdecydować się przyjąć wiarę. Jednego dnia. Natychmiastowa decyzja. A to jest decyzja bardzo wymagająca. Tak jak święty Piotr w swoim liście mówi, Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim i Jego śladami. Nie tylko słuchać, ale podjąć decyzję i iść natychmiast, bez zwłoki, przyjąć wiarę. Też ten obraz podążania za Jezusem ukazuje nam się Ewangelia. Jezus mówi, owce słuchają mojego głosu. Wołam je po imieniu i wyprowadzam, a kiedy wszystkie wyprowadzę, staję na ich czele, a owce postępują za mną. Co to znaczy być owcą Jezusa? To kierować się takimi dwoma prostymi zasadami. Pierwsza jest najprostsza. Znać i słuchać głos pasterza. Jezus mówi, moje owce znają mój głos. My znamy głos Jezusa, bo słuchamy Go i w kościele, i czytając Słowo Boże w domu. Nie mamy z tym problemu. Wiemy dużo o naszej wierze. Był taki czas, kiedy byliśmy młodsi, że w szkole, na katechezie czy na przygotowaniu do sakramentów się dużo uczyliśmy, dużo poznawaliśmy Jezusa. Słuchaliśmy katechez, uczyliśmy się konkretnych modlitw, prawd wiary. Ale
jest jeszcze drugi etap i on jest trudniejszy dużo. Wypełniać to, do czego wzywa nas Jezus, czyli pójść za Nim. To jest dużo trudniejsze. Czyli skorzystać, jakby mówiąc tym językiem zakupowym, z tego Jego polecenia. Wysłuchać opinii Jezusa o naszym życiu. Zapytać się Jego. On jest ekspertem. Przecież nas stworzył. Posłuchać Jezusa i pójść za Nim. Wybrać to, co On proponuje. W naszym życiu jako chrześcijan nie ma podziału na sferę religijną i niereligijną. Że Jezusa mamy pytać tylko o sprawy religijne. Czy ja się dzisiaj pomodlę? Czy sięgnę dzisiaj po Słowo Boże? Czy pójdę dzisiaj do kościoła? Czy obejrzę mszę świętą w telewizji? Oto tak. Ale czasami o inne rzeczy już nie pytamy. No to moja prywatna sprawa. O to Pana Jezusa pytać nie będę. Jak pracować uczciwie? I tak dalej. Ale przecież każdy nasz wybór jest umotywowany religijnie. Jezus dał nam Ewangelię, która mówi o wszystkich aspektach życia. Więc każdy wybór mamy z Nim konsultować. Czy nie jest czasami w moim życiu tak, że ten pierwszy punkt wypełniam wzorcowo? Znam, słucham głos mojego pasterza. Ale kiedy on mówi, pójdź za mną, wybierz to, do czego cię zachęcam, co ci proponuję, co jest moim nakazem, to wtedy już brakuje nam zdecydowania. Już wtedy daleko nam do tych 3000, którzy zdecydowali się ochrzcić i przyjąć wiarę. Oczywiście, najczęściej to są proste wybory codziennego życia. Ale dzisiaj mamy niedzielę dobrego pasterza. I dzisiaj chcemy zapytać się także o wybory, które mają wpływ na całe nasze życie. Czy konsultuję z Jezusem też wybór mojego powołania? Oczywiście wielu z nas już ma ten wybór za sobą. Ale wielu też nie. Czy to, jakie powołanie wybiorę w życiu, skonsultowałem z Jezusem? Gdyby my, księża, gdyby nas zapytać, jak wyglądała droga naszego powołania, to gdybyśmy kierowali się tylko opinią innych, to wielu z nas księżmi by nigdy nie zostało. Bo rodzice boją się o swoje dziecko, które chce wybrać taką drogę, bo jest ona trudna, wymagająca, niepewna. Bo przyjaciele boją się stracić swojego kolegę czy koleżankę, który może gdzieś wyjedzie na misję i nie będzie z nim kontaktu. Po ludzku wielu się boi. Ale czy mamy słuchać tylko ludzi? Dzisiaj modlimy się o powołania i myślę, że Pan Bóg cały czas powołuje wielu młodych ludzi. Oni dobrze znają Jego głos i często słyszą w sercu, pójdź za mną. Pierwszy punkt wypełniają, tak jak my często, wzorcowo. Ale kiedy trzeba wyruszyć, wtedy jest już problem. Bo opinie innych wygrywają. I ciekawe, że często w codziennych wyborach bardzo mocno kierujemy się opinią innych, opinią ekspertów, opinią znawców, żeby coś wybrać. Czasami nawet za bardzo, bo ktoś proponuje nam jakieś modne rzeczy i my to wybieramy, chociaż rzeczywiście tego nie potrzebujemy. A jak na złość, kiedy przyjdzie do wyboru mojego powołania w życiu, wtedy na pierwszym miejscu jest tylko moje ja. To jest moja decyzja, ja wybieram Panu Bogu nic do tego, bo to moje życie. Chcemy dzisiaj modlić się o odwagę. Dla wielu młodych ludzi, żeby ten drugi punkt bycia dobrą owcą Jezusa wypełnili i podjęli. Odważnie. Żeby skonsultowali z Nim. Panie Jezu, co myślisz o moim życiu? Ty mnie powołujesz? Jeżeli tak, to pójdę za Tobą. Bo wiem, że Ty mnie poprowadzisz na dobre pastwiska. Bo wiem, że Ty wybrałeś dla mnie najlepszą drogę. Mimo tego, że się jej boję. Chcemy, żeby Pan miał wpływ na każdy nasz wybór. I na codzienne wybory, i na wybór naszego powołania. Jezus chce być prawdziwym influencerem naszego życia, czyli tym, który wpływa na nasze wybory. W relacji z Nim nie wystarczy tylko słuchać, nie wystarczy tylko obserwować, udostępnić,
i polubić. To nie wszystko. Odwagi. Za naszym pasterzem trzeba nam odważnie wyruszyć w drogę, a nigdy się nie zawiedziemy.